Dzień dobry Państwu, serdecznie witam Państwa na dziedzińcu szczecineckiego ratusza. Przyjechałem jako senator już kolejnej kadencji, jako przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W związku z tym samorządy były, a teraz jeszcze bardziej będą bliższe memu sercu i zainteresowaniu. Samorządami stoi nasze państwo. Chełpiliśmy się w zeszłym roku z dokonań, z osiągnięć 25-lecia samorządu i cieszę się, że w takim pięknym patio zadaszonym, pomimo złej pogody, możemy się spotkać i nie kapie nam na głowę. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj jesteśmy w przeddzień wprowadzenia nowej ustawy o prokuraturze. Proszę Państwa, jest to ustawa bardzo groźna. Jest to ustawa, w moim przekonaniu i nie tylko, wielu autorytetów prawniczych, właśnie obecnego do tej pory jeszcze dzisiaj prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Rady także prokuratury, Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Sądownictwa. Jest to ustawa niewątpliwie szkodliwa. I nie jest problem w tym, proszę Państwa, że wprowadza się połączenie w jednym ręku prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Chociaż chcę podkreślić, że w tej sytuacji, to znaczy w Europie, będziemy jedynym krajem, który tę unię personalną wprowadza. Była tendencja zupełnie odwrotna i myśmy, mówię tu o Platformie Obywatelskiej, wprowadzili niezależność prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Oczywiście można powiedzieć, że i ja za tym też się opowiadam, że należało znowelizować ustawę o prokuraturze, żeby ona była bardziej, że tak powiem, mogła być bardziej funkcjonalna. To jest niewątpliwe. Natomiast to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość i to w takim tempie, jak Państwo widzieli, w przeciągu krótkiego, praktycznie półtorej doby załatwiło problem bez realnej dyskusji. No w Senacie była jedynie dyskusja, ale nie wzięto pod uwagę żadnych tych argumentów, autorytetów. Te argumenty zostały kompletnie zignorowane. I mamy w jednym ręku, akurat w ręku ministra Ziobry, no niesamowitą władzę. Połączenie, tak jak powiedziałem, jedyne w Europie i to jeszcze, gdyby to jeszcze było połączenie na zasadach, które były poprzednio. Ale tu nie ma tej sytuacji. Tu, proszę Państwa, doszło do sytuacji takiej, że pan prokurator generalny może sterować własnoręcznie każdym postępowaniem. Czyli każdemu prokuratorowi może nakazać postawienie zarzutu i oskarżenie. Ja oczywiście, proszę Państwa, wierzę w niezawisłe sądy, ale często ta sprawiedliwość jest po kilku latach. Natomiast postawienie zarzutu obawiam się często o charakterze politycznym. No bo proszę Państwa, jak można powiedzieć, ignorując, z jednej strony mówi się o pewnych standardach, a z drugiej strony ministrem i szefem do spraw służb specjalnych jest minister, który ma wyrok 3 lata bezwzględnej kary pozbawienia wolności, orzeczony przez pierwszą instancję, przez niezawisły sąd. I jest atak na sąd. Ale chcę mówić o ustawie. Ustawa doprowadza do sytuacji właśnie takiej, że prokurator właściwie nie będzie miał żadnej swobody działania. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia to jest taka, że zmienia się nazwy tylko.
prokurator apelacyjnych i prokurator okręgowych po to tylko, żeby je zlikwidować, oczywiście teoretycznie, po to, żeby zlikwidować, czyli żeby od nowa powołać nowych prokuratorów. I to jeszcze na jakich zasadach? Na takich zasadach, co do tej pory było nie do pomyślenia. Prokurator rejonowy z małym doświadczeniem będzie mógł być prokuratorem apelacyjnym albo przedstawicielem prokuraturze krajowej i odwrotnie prokurator dotychczasowy krajowy będzie mógł, to tak jak z pułkownika, prawda, przekazuje się bez degradacji formalnej, bo taka możliwość jest tylko w postępowaniu dyscyplinarnym, przenosi się prokuratora do prokuratury rejonowej. No proszę Państwa, no to jest sytuacja zupełnie niezrozumiała kompletnie, czyli wybór prokuratorów, którzy niekoniecznie zasłużyli się czy stażem, czy przede wszystkim doświadczeniem, bo tak było zawsze. Zwykły awans dotyczył również prokuratorów. Również przy nominacjach prokuratorskich, w odróżnieniu zupełnie od nominacji sędziowskich, a jedni i drudzy są po tej samej szkole krajowej, szkole sądownictwa i prokuratury. I proszę zobaczyć, kandydaci do zawodu sędziowskiego są poddani konkursowi w Krajowej Radzie Sądownictwa, a tutaj nie. Tu będą po uważaniu, czyli trójkowy, tylko dlatego, że będzie, tak podejrzewam i podejrzewają to wszyscy, większość, nie będzie, no bo jeśli jest konkurs, no to trzeba uzasadnić, dlaczego danego się wskazuje. Ja byłem 8 lat w Krajowej Radzie Sądownictwa i jeśli chodzi o konkursy na stanowiska sędziowskie, pierwsze stanowiska sędziowskie, to badało się, począwszy od oceny ze studiów, ocena z aplikacji, z egzaminu sędziowskiego, cały przebieg, opinie sędziów, później uchwała zgromadzenia, kolegium sędziowskiego i tak dalej, i tak dalej. I dopiero ta średnia powodowała to, że można było, mało tego, była możliwość odwołania, a tu jest sytuacja zupełnie bez konkursu, tak jak w służbie cywilnej. Bez konkursu ludzi kompletnie nieprzygotowanych, czy niewłaściwie przygotowanych, niewątpliwie będzie można powołać. To są w moim przekonaniu rzeczy niedopuszczalne i muszę powiedzieć, że myślę, że senatorowie, ja osobiście zajmę się przygotowaniem skargi do Trybunału Konstytucyjnego na tę ustawę. Czy panie senatorze, uważa pan, że wymiar sprawiedliwości w Polsce do tej pory funkcjonował prawidłowo, dobrze? Nie było żadnych zastrzeżeń? Nie, wymiar sprawiedliwości nie funkcjonował dobrze i muszę powiedzieć, że wiele się zrobiło w ostatnim czasie. Proszę zauważyć, że została wprowadzona instytucja ponownie asesora sądowego, co spowoduje, że będzie wielkie odciążenie sędziów orzekających, ale to jest dopiero 2 miesiące. Dalej, referendarze będą orzekać w sprawach związanych z wykroczeniami, czyli to też odciąży. Proszę Państwa, jestem przekonany, że możemy się spotkać za około rok i zobaczycie Państwo, że rzeczywiście te reformy, które zostały wprowadzone w wymiarze sprawiedliwości, niewątpliwie przyspieszą, bo to jest największa bolączka. Długotrwałość postępowań i zbyt długie oczekiwanie na wyrok. Tu się ewidentnie skróci okres. Czy jeszcze jakieś pytania macie Państwo? Jako jeden z niewielu wierzy w niezawisłość
To znaczy wierzę w niezawisłość sądów, ale w niezależność prokuratury nie wierzę, dlatego że w tej chwili będzie to w jednym ręku i jeszcze jest tak skonstruowane zarówno nabór, jak i poszczególny skład, który będzie dobierany przez prokuratora generalnego do tych nowych organów prokuratorskich i prowadzenie spraw, że tak powiem, w sposób kierowany ręcznie, to nie gwarantuje obiektywizmu w postępowaniach. Niestety.